Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, piekło zamarzło, idą buffy, a przynajmniej na razie na superteście, ale skoro już, wiem, że mówi się teściowie, ale cytując klasyka, ale jeżeli na superteście, to bardzo możliwe, że wejdzie to do wota w końcu i szykują się zmiany dla pojazdów niektórych, yy, Po nie mylcie tego z tymi ogólnymi zmianami na piaskownicy, Tutaj wyszczególnione są pojazdy radzieckie, amerykańskie i niemieckie. Jeżeli długo będę gadał, to ten materiał będzie tylko o niemieckich, a tamte zrobię później, ale zobaczymy, ile się rozgadam. No więc, słuchajcie, zaczynamy od S100. S100, jak wiecie, wymaga BAFA, zresztą tu będą tylko czołgi uwzględnione, które wymagają BAFA i tak. O to, co następuje. Przede wszystkim widzicie rozrysowany pancerz, tak? No i przyjrzyjmy się, co też takiego ciekawego tutaj jest. A więc zmiany dotyczą nie kadłuba. To już od razu możecie zauważyć, że tu żadnych zmian nie ma, ale tej belki, która znajdułem, może belki to źle powiedziałem. Pod wieżą, jak wiecie, znajduje się taki kawałek prostego pancerza, w który się zawsze strzelało. No i tam 250 mm jest, a teraz będzie 310. Następna zmiana dotyczy całej tej przedniej płyty, która jest bardzo dziurawiona. 288, a teraz będzie 311. I kolejna zmiana, 150 mm na tej belce, a będzie 200. Oczywiście, pancerz to nie jedyna zmiana, a zaraz Wam przeczytam, co tam jeszcze ciekawego wymyślili. Zastanówmy się tak, czy te zmiany spowodują, że ten czołg będzie lepszy? No, odpowiedź jest oczywista. No, skoro jest baw do pancerza, to musi być lepszy, tak? Czy nadal będzie przebijany przez głównie bedy, powiedzmy radzieckie, strzelające hitami? Prawdopodobnie tak, niestety. Oczywiście tą wieżę można sobie ładnie e, skontować, ale mimo wszystko będzie to przebijane. No więc zobaczmy, co jeszcze tutaj proponują. Są zmiany dla działa 12.8, czy też 128 mm, i dla działa 150 mm. Zobaczmy co ciekawego. A więc tak: uszkodzenia zadawane pociskami z 490 do 530. Myślę, że to jest całkiem, całkiem już robięcie. Zmieniono czas przeładowania z 13.3 na 12. Zmieniono czas celowania z 2.3 niestety do 2.5 oraz... Celność działa z 0.36 do 0.39. Nieznacznie poprawiono stabilizację działa. No trochę, powiem szczerze, do dupy. Dostaliśmy z jednej strony 40, dostaniemy z jednej strony 40 mm, 40 punktów do, yy, do alfy i szybciej strzelające działo, ale z drugiej strony będziemy mieli działo po prostu niecelne, czy też mniej celne, tak? to, co prawda, walczy półdystansie, tak mi się przynajmniej wydaje. Półdystans, bliski dystans to jest domena e setki. No to możecie powiedzieć, że te 0.39 nie będzie aż tak odczuwalne i może rzeczywiście tutaj macie rację. Na pewno DPM podskoczy, bo jeżeli i czas przeładowania o sekundę się zmniejszył i jeszcze alfa się zwiększyła, no to na pewno ten DPM będzie większy. Troszeczkę mnie martwi tutaj, że celowanie jest delikatnie zwiększone, ale 2,5 to jest spokojnie do przeżycia, tak? Nie wiadomo, co oznacza, że poprawiono nieznacznie stabilizację działa. Trochę tylko się martwię właśnie, że to nie będzie działo bardzo celne, bo jednak przyzwyczailiśmy się, że działa 128 mm, które mają w drzewku niemieckim, po prostu są celne, tak? No tutaj tego nie będzie, ale ogólnie to działo będzie bardzo, bardzo fajne na bliskim dystansie moim zdaniem. Dalej mamy dział 15 cm i tutaj zmieniono czas celowania z 2,9 do 2,7 oraz wzmocniono przedni pancerz wieży, a to, to już niezależne jest od tego działa. W każdym razie żadnego buffa, jak widzicie, 15 nie dostaje. No i co w związku z tym? Wydaje mi się, że to działo 128 będzie w użyciu. No bo z tamtego jest rąbnięcie, to prawda, ale tutaj tego dpm troszeczkę nam podskoczy, 530 rąbnięcie, czyli jak fuxa załapiemy, to pewnie za 600 rąbniemy i to spokojnie, także no, będzie dobrze. Czy jeszcze coś? Czekajcie, w pojazdach poprzedzających czołg s 100 zostaną wprowadzone podobne zmiany, Wspomniane pojazdy będą zadawać więcej uszkodzeń jednym trafieniem, mieć lepszą charakterystykę prowadzenia ostrzału, a niektóre otrzymają ulepszony pancerz. Ho, dobra, E75 no czołg naprawdę lubiany lista zmian. Zmieniono charakterystykę uszkodzeń powodowanych przez standardowe i specjalne pociski w następujących działach. Przypominam Wam jeszcze raz. To nie są zmiany związane z piaskownicą, tylko to wchodzi na super test. Innymi słowy, jeżeli jest buff, tak jak tutaj 490 na 530, to nie dla podstawowej amunicji, ale dla podstawowej i dla golda. Pamiętajcie o tym. No więc zobaczmy, co się dzieje tutaj z działami E75. 88, którymi tak nikt nie gra z 240 na 280. Dalej mamy 105 z 320 na 360, kolejna 105 też, no i działo, które nas najbardziej interesuje, czyli 128, jak łatwo się zorientować, prawda, no będzie tutaj 490 na 530, tak jak poprzednio. Czyli tak naprawdę 75 dostaje tutaj tylko, jeżeli chodzi o działa zwiększone, Zwiększono alfę o 40 punktów. Dalej, zmieniono całkowitą liczbę punktów wytrzymałości następujących wieżyczek: podstawowa, czyli stokowa z, z 1820 na 1850 i E75 wersja B z 1920 na 1950, czyli 40 HP dali więcej. Czy to dużo? To jest tyle co nic, ale pamiętajcie, że mając 40 HP więcej. W iluś tam bitwach zostaniecie z taką ilością HP i jeszcze będziecie mogli coś zrobić. Dalej zmieniono prędkość obrotu kadłuba i tutaj jest tragedia. Nie wiem czy to jest pomyłka, może Domin się pomylił w przepisywaniu, ale znam życie, to się nie pomylił i E75 36 stopni na sekundę na 28 stopni to jest tragiczna sprawa i ta lepsza to lepsze zawieszenie z 39 na 30, to jest tragedia, słuchajcie. No a e 75 ma to do siebie, że obrót tam jest bardzo ważny. To jest czołg, który ma z przodu świetny pancerz, a z boku już nie za bardzo. Bardzo dużo zależy od tego, jak szybko będziemy w stanie się obrócić przodem do przeciwnika. No i niestety, kurka nerw z 39 na 30 jest kolosalny po prostu jest kolosalny i na pewno yy, uważam, nie zrekompensuje nam tego 40% HP więcej i tutaj 40 alfy więcej. Także mam nadzieję, że to jest błąd, mam nadzieję, że to się zmieni, bo kurka, takie coś, nawet mi się wierzyć nie chce, że E75 ma obecnie 39 stopni, aż sobie zerknę teraz, zobaczmy, germany, germany, E75... Maksymalne tutaj jest? Jak to się kurczę robiło? No właśnie, coś tam jest pokiczkane, bo obecnie E75 ma 28 skrętu na podstawowym i 30 na takim. Także nie kumam, o co tam chodzi. Jakiś błąd tutaj jest prawdopodobnie. Na pewno to nie jest 39 na 30, bo obecnie ma 30, więc... No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A tutaj z 36 na 28, bo obecnie ma, właśnie 28, tak? Dobrze patrzę, tak, obecnie ma 28. Chyba, że tu ktoś się pomylił i odwrotnie będzie i z 30 na 39. No, słuchajcie, jeżeli E75 dostałby buffa do obrotu z 30 na 39. To byłby o wiele przyjemniejszym grzeczołgiem, o wiele przyjemniejszym, ale nie chcę się wierzyć, że o 9 stopni aż by bawtnęli go. No i jeszcze tutaj napisano, że wzmocniono przedni pancerz wieży, co jest też dosyć, dosyć ważne. Oczywiście wiem, że każdy by chciał, żeby dziubek yy, był grubszy, to samo wesetce dziubek, żeby był grubszy, no ale tak dobrze pewnie nie będzie. Ale jedziemy, bo oto na horyzoncie pojawia się Tiger 2! I Tiger 2, kurczę, czy on wreszcie, wreszcie dostanie coś fajnego? Uwaga! Lista zmian w pojeździe Tiger 2. Działo kalibru 8.8, czyli to takie, które powinien mieć, zmieniono. Uszkodzenia zadawane standardowymi specjalnymi pistiskami, no to wiadomo, z 240 na 280, to jest spoko. Zmieniono czas przeładowania z 6/7 do 7.8. No, to byłby duży nerw, moim zdaniem. Bo być może zdecydowali się tutaj, z, dlatego że alfy jest 40 więcej, to tu zmniejszyć o sekundę, ale to w takim razie na jedno praktycznie wychodzi, więc to mnie akurat by nie cieszyło. Czas celowania z 2,7 na 2,5 spoko. Działo 105 mm, to krótkie. Obrażenia się zwiększają o 40 i. Uwaga, uwaga, zmniejszono uszkodzenia, zmieniono uszkodzenia zadawane standardowymi i specjalnymi pociskami w tym drugim dziale. Oprócz tego wzmocniono pancerz, enigmatycznie napisane jest, że wzmocniono pancerz, ale na razie nie wiemy jak, więc to może być ważne. I uwaga, uwaga, dochodzimy do Tigera 1, Tiger 1, kurde bela, działo 8-8, co tu zrobili? No alfa zwiększona, to już nie muszę czytać. No, i to samo jest, zmieniono czas przeładowania z 6,7 do 7,8. Kurde, czemu taki zabieg? Zmieniono czas celowania z 2,7 na 2,5. Wzmocniono pancerz osłony, działa. Akurat pancerz osłony działa w Tigerze zwykłym, wcale taki zły moim zdaniem nie jest. I tam, jeżeli nam coś za zero wchodzi, to właśnie, jeżeli ktoś tam trafi. No ale skoro jeszcze zwiększono, to jest ok. Bardziej mnie ciekawi, jak pancerz został zmieniony w Tigerze 2. Dobra, i jedziemy. VK3601H. Działo 88, krótka. 88. Zmieniono celność działa z 0,38 na 0,36. Cieszymy się. Poprawiono stabilizację. Cieszymy się. Zmieniono prędkość obrotu z 12 do 14 stopni na sekundę. Oczywiście to nie jest obrót czołgu. I zmieniono całkowitą liczbę punktów wytrzymałości. Następujących wieżyczek. Aha. Czyli dostał. Miał normalnie 1060, a teraz będzie miał 1200. To jest dosyć znaczący buff, muszę Wam powiedzieć, bo wychodzi na to, że będzie to 140 punktów. Na tym poziomie to jest dużo. 140 punktów więcej mieć życia. Naprawdę to jest dużo. Dobra. Co prawda, tutaj troszeczkę rozwlekle mówię, ale dobra, nie będę robił kilku filmów, po prostu zrobię następny. Jedziemy. Amerykańscy wojownicy, czyli słynna E5, która przechodziła różne perturbacje, tak? Co tu zmieniono we piątce? Zmieniono czas przeładowania. Działa M58 kalibru 120 mm. Wow, wow, z 10 sekund na 8,8 to jest dosyć poważny baw, muszę wam powiedzieć. 1,2 sekundy, no to jest, to jest spory buff, naprawdę, to jest spory buff. Dalej co zrobiono? Poprawiono stabilizację, zmniejszenie parametrów rozrzutu działa podczas ruchu oraz obrotu kadłuba z 0,18 do 0,14, zmniejszenie parametrów rozrzutu działa podczas obrotu wieży z 0,08 na 0,06. To jest też do, dosyć spora różnica tu. Wzmocniono pancerz boczny... Ym, w pobliżu przednich rolek, czyli wiecie o co chodzi, tam, żeby go nie doić czasem. Czyli podstawowa zmiana w piątce to jest właśnie to. Następnie napisano w pozostałych pojazdach tej gałęzi: również zostaną wprowadzone zmiany poprawiające siłę i komfort prowadzenia ognia. I tutaj czołg troszeczkę chyba zapomniany M103 to jestem ciekawy. No więc tak, działo M58, czyli to topowe. Zmieniono czas przeładowania z 11,2 na 10, no to jest też zauważalne, będzie, chociaż tutaj te 8,8 to naprawdę ciekawe. Dalej działo T5 E1 kalibru 105 mm, co tu takiego zrobiono? Penetracja standardowych pocisków ze 198 na 208. Tutaj już Wam się żaróweczka powinna zapalić, bo to działo jest dostępne w innych pojazdach, ale dobra. Zmieniono czas przeładowania z 10.6 na 8.7. Wow! Sporo! Zmieniono czas celowania z 2.3 do 2.1. No celność niestety z 0.41 do 0.4. Poprawiono stabilizację, wzmocniono pancerz wieży. Oczywiście te pancerze to dopiero jak wprowadzą to zobaczymy jakie są. I teraz uwaga, uwaga! Tak jak mówiłem. Działo jest również w T32. T32 czołg to już jest taki troszeczkę. Hmm, no tamta penetracja zawodzi, tak? No i nadal będzie zawodziła. Zobaczcie. Zmieniono penetrację pocisków standardowych ze 198 na 208. No, sorry, ale w ósmym poziomie czołg, czołg ciężki to nie jest jakaś tam super odczuwalna zmiana. Natomiast, ulala, uh, widzę, że zmiana odczuwalna będzie tu. Zmieniono czas przeładowania działa z 10,6 na 8,7. To jest naprawdę sporo. To jest, to jest aż za duży, baw. Dwie sekundy? Czyli o 20% prawie, no niecałe 20% yy, przyspieszono. Strzelanie, słuchajcie, to tak jakbyście sobie dwa dosyłacze zamontowali, to będzie na pewno zauważalne. Czas celowania również z 2-3 do 2-1. No niestety celność zostaje. Zmieniono parametr rozrzutu przy obrocie wieżą z 014 na 01. Zwróćcie uwagę, że nie dali tutaj bonusu do alfy. Tak? No ale. Naprawdę ten czołg T32 będzie strzelał teraz o wiele częściej. Przeładowanie 87 to jest już coś. Dobra, więcej tu zmian nie ma. A to dziwne, bo to działo przecież chyba też jest T29. Nie jestem w 100% pewny, ale tak mi się wydaje, że to ta 105 jest. No ale T29 chyba Bafa nie dostanie. On jest cały czas bardzo dobry. Dobra, słuchajcie, zostały nam ruskie czołgi. I S4. No, wielu z Was chciałoby pewnie ten czołg jeszcze raz sobie wyprowadzić z garażu, jeżeli teraz Wam nie pasuje. Najpierw pancerz, zobaczcie, co zrobili z pancerzem. Hm. Pierścień został zlikwidowany, ten tutaj, to po pierwsze. Tutaj mamy, że 66 był pancerz, a jest 266. W tym miejscu to jest nieźle. Tutaj był pancerz 88, będzie 310, ale to mi się wydaje, to są wartości pancerza po skontowaniu. To niemożliwe, żeby u góry zrobić 310. No ale dalej. Ta główna jego płyta tutaj miała 285, 317 będzie miała. I ta płytka tutaj przy stanowisku kierowcy 253 będzie miała 289. Niezmieniony został pancerz tutaj. No cóż, na pewno troszeczkę lepsze parametry. Sprawdźmy, co jeszcze dostanie IS-4. Aż się boję, bo to ruskie czołgi to wiadomo, że tu mogli zaszaleć niesamowicie. Dobra, poprawiono stabilizację, zmiana parametrów rozrzutu działa podczas ruchu. Z 0,25 do 0,18, spory buff. Zmieniono prędkość obrotu kadłuba z 26 na 30 stopni. Słuchajcie, 4 stopnie to jest bardzo zauważalne. Naprawdę w takim ciągu jak ten, 4 stopnie więcej to będzie zauważalne. Dalej zmieniono prędkość obrotu wieży z 22 na 25 też to będzie zauważalne, no to takie parametry na razie, które uprzyjemniają nam grę tym czołgiem. Zmieniono czas przeładowania z 12 na 10,5. Wow, kurde bela, dają jezu. Duża zmiana to jest z 12 na 10,5, półtorej sekundy, aż to jest sporo. Zmieniono czas celowania z 2,9 na 2,5, to też przyjemne. Zmieniono celność działa z 0.38 na 0.42. No to niestety nieprzyjemne, ale coś za coś widzę. Hmm, hmm, hmm. Wzmocniono pancerz przedni, wzmocniono pancerz na wierzchu wieży. No, czyli nie będzie już tam przebijany. Standardowy pocisk przeciwpancerny o współczynniku penetracji yy, 175 zostanie zastąpiony pociskiem pełnokalibrowym z rdzeniem o penetracji 217 a pocisk pełnokalibrowy z rdzeniem o współczynniku penetracji 217 zostanie zastąpiony pociskiem kumulacyjnym HIT o penetracji 270. No proszę. No tutaj wszystko fajnie było do momentu, jak doczytałem yy, zmiana celności, aczkolwiek to też jest czołg, który gdzieś tam nie snajpi daleko, tylko w półdystansie, ewentualnie w bliskim dystansie walczy. Więc może to nie będzie takie zauważalne. Na pewno wszystkie te parametry, które tutaj wam podałem, powodują, że przyjemniej będzie grać tym czołgiem. Dalej, co my tu jeszcze mamy? St1, wow, St1. Działo M62T2 zmieniono czas przeładowania z 13:3 na 12. Zmieniono celność z 0,38 na 04, Do no niestety, czyli zdecydowali chyba znerfić wszystkie te celności działu. No i tutaj to samo, oraz poprawiono stabilizację działa. I teraz bardzo jestem ciekawy zmian czołgu KW4, bo naprawdę dosyć topornie się gra tym pojazdem. Uwaga, wymieniono te pociski. Ok. Zmieniono przeładowanie, działa z 121 na 12. <laughs> o, kurde. Czas celowania z 2,3 na 3, spoko, natomiast tutaj zmieniono celność działa z 0,46 na 0,44. Natomiast to działo nas, powiedzmy sobie szczerze, nie interesuje. Interesuje nas działo z 24 Co oni tu odstawili? O, będzie, będzie, słuchajcie, patrzcie na to. Zmieniono czas przodowania z 10,3 na 9, 1,3 sekundy, całkiem fajna zmiana. Czas celowania z 2.9 na 2.3 to znacząco poprawi komfort grania. Zmieniono celność działa z 0.38 na 0.36, poprawiono stabilizację i wzmocniono pancerz osłony działa. No, czyli ogólnie można zmiany podsumować, że ZIS-24 będzie po prostu przyjemniejszy, to będzie się przyjemniej grało. No i jeszcze wprowadzono zmiany w czołgu KW-3. Całkiem dobry czołg, szczerze mówiąc. Czas celowania z 3.4 na 3.1, celność 0.46 na 0.44 i wzmocniono pancerz osłony działa. Hmm. no czyli ogólnie tutaj dosyć takie kosmetyczne zmiany, chociaż no może to z 3.4 na 3.1 coś tam będziemy odczuwali. Tutaj 0.46, 0.44 to raczej nie. No czyli po, podsumowując radzieckie, no to tutaj największe zmiany w KW-4 właśnie w tym oraz w IS-4, w ogóle w prowadzeniu tego czołgu, czyli te zmiany. Przypominam wam moi drodzy standardowo, że to są zmiany z tak zwanego supertestu, czyli to wszystko może ulec jeszcze zmianie, ale bardzo się cieszę, że w końcu niektóre pojazdy dostaną bafa. Oczywiście lista Czołgów, które potrzebują buffa w wocie, jest dłuższa, ale dobrze, że chociaż wzięli się troszeczkę za to. Mam nadzieję, że super testerzy staną na wysokości zadania i po prostu, że te zmiany jakieś takie sensowne będą. Dobra, to tyle moi drodzy. Trochę się nagadałem, ale sprawa ważna. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.